Klub to i owo już od blisko miesiąca rozszerza swoją działalność. Klub chce dotrzeć ze swoją ofertą do każdej grupy wiekowej mieszkańców Jaworzna. Stałymi pozycjami w harmonogramie klubu są już cotygodniowe czwartkowe zajęcia z rękodzieła prowadzone pod okiem instruktora i piątkowe spotkania osób grających w gry planszowe i karty. Jest to okres przed świętami, więc panie zdecydowały się, bo taka była propozycja na palmy. No i widzę, że są chętne, zainteresowane. Wykonujemy to ze zwykłych, kolorowych bibuł, krepin, jakiś ozdób dodatkowy, które pani sobie poprzynosiły, no i efekty będą na końcu. Jeden rządek, a muszą być 2, 4, 4. To tak dużo rządków? Tak jest, bo to jest na przemian. Czerwone, żółte i kończy się listkami. To będzie własna inwencja twórcza, mamy materiał, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co się ładnie zapowiada. Raczej takie wiosenne. Gdzieś bazia musiała być, trochę traw, trochę zieleniny. No z wiosną, związane z wiosną, zboża. Stałym punktem są też dyżury dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie oraz bezpłatne porady prawne. 9 marca odbył się w klubie pierwszy swap odzieżowy. Swap, czyli możliwość bezpłatnej wymiany odzieży i dodatków. Termin kolejnych swapów będzie ogłaszany na profilu facebookowym klubu i na tablicach informacyjnych spółdzielni mieszkaniowej Górnik. Samo wydarzenie na stałe dołączy do oferty programowej klubu. Poza stałymi zajęciami to i owo organizuje doraźne spotkania z ciekawymi ludźmi, specjalistami w swoich dziedzinach, osobami, których wiedza i doświadczenie są niezwykle cenne. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się 21 marca o godzinie 16:30. Gościem klubu będzie Karolina Kaźmierczak, specjalista psychoterapii uzależnień. Zajęcia mają na celu przedstawienie problemu uzależnienia, objawów uzależnienia i czynników uzależnienia. Będziemy mówić o objawach uzależnienia, też o ofercie terapeutycznej, czyli co robić, kiedy już się uzależnimy my albo ktoś z naszych bliskich. Dokąd się udać i co możemy zrobić, żeby tej osobie pomóc. Będę mówiła o teorii, o tym, jakie są objawy, bo w uzależnieniu mówimy o 6 objawach. Będę mówiła o uzależnieniu od alkoholu, hazardu, od narkotyków, od leków i od innych czynności i substancji, które występują. Mamy w planach prowadzenie programu profilaktycznego, który będzie prowadzony tutaj w klubie osiedlowym To i Owo. Zajęcia będą skierowane do rodziców i do dzieci. Celem będzie profilaktyka uzależnień od czynności, od substancji u dzieci i młodzieży. Organizatorzy spotkania, jak sami zapewniają, stale monitorują potrzeby i oczekiwania mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej Górnik w kwestii tego, jakiego typu zajęcia i wydarzenia powinny odbywać się w klubie.